Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich świętych istot, które żyją w oryginalnym świecie i w odbitym świecie nieoryginalnym, czyli w kosmosie. W kosmosie wszyscy dążą do tego, już się na tym rozpoznali, że muszą wracać do życia wiecznego. Ojciec Pio mówił właśnie, że w całym kosmosie, w cywilizacji, jakie tam są, a jest ich mnóstwo aniołów, którzy wyszli z nieba, zorientowali się, że coś jest nie tak, że jednak popełnili błąd, opuszczając oryginalne niebo. Większość została w niebie, ale część wyszła. I zrozumieli, że Bóg miał rację. Generalnie miał rację. A oni jednak przegięli pałę, że tak powiem brzydko. I wyszło, co wyszło. Czyli problemy. Wyszły problemy w kosmosie, na tej planecie, w naszym państwie. Wszędzie są problemy. A mało się zastanawiają i słabo mają edukację właśnie w kosmosie, bo różne są jeszcze są gorsze cywilizacje i życia niż na Ziemi. Ojciec Pio mówił, że są takie istoty, które jeszcze Słońca nie widziały do tej pory. Tak spadły nisko, że Słońca nie widziały. Więc nie widzą, że w tej chwili nie widzą Słońca. Więc żyją po ciemku. Jak kret. Więc większość jednak cywilizacji, bo jest to głównie to są cywilizacje techniczne również, czyli oparte o technologie różne. No i ojciec mówił, że oni wszyscy wiedzą, że Bóg jest, ale nie odpuszczają i mają z tego powodu problemy. My na Ziemi mamy o tyle dobrze, że tu się wszystko psuje, wszystko się kończy i z tego powodu szybko możemy wrócić do Boga, zrozumieć to. Nie we wszystkich cywilizacjach tak jest. Na przykład człowiek już jest na takiej pozycji, że może o tym myśleć, może to rozważać. Zwierzęta na przykład, cywilizacja zwierząt, jaka jest na Ziemi, oni nie mają technologii, tam kijem coś tam dłubią i tyle. No to nie dążą jeszcze do prawdziwej duchowości, ponieważ sami obrali taki kierunek i muszą to zrozumieć po którymś tam wcieleniu. W tej chwili ich zadaniem jest być w tym łańcuchu pokarmowym i robić swoje, żeby planeta mogła żyć, żeby wyższe istoty od nich, w ciałach wyższe istoty, bo duchem to raczej różnie jest, wyższe istoty w ciałach, czyli ludzie, żeby mogli się rozwijać. Więc całe stworzenie jakby służy, to niższe stworzenie, nasi bracia mniejsi, jak Franciszek z Asyżu mówił, służy człowiekowi po to, żeby mógł się rozwijać. A w następnych wcieleniach to one też będą się rozwijały. Tak samo. Na razie ich rozwój polega na służeniu samym sobą. My mamy troszeczkę już inne zadania. Mamy duszę bardziej na wierzchu, czyli już myślimy dużo, mocno i głęboko i możemy się rozwijać. Tamci nie mogą jeszcze tak myśleć i stoją jakby w miejscu. Ale nie do końca stoją, bo właśnie, jak mówiłem, służą, czyli idą też do przodu. Wysłużą swoje życie dla ludzkości, dla istot wyższych. Potem one będą istotami wyższymi, będą mogły się rozwijać po jakimś tam okresie czasu. Kto ma dzisiaj imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę i składam jak najlepsze życzenia. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy i troski, jakie są, abyśmy mogli się właśnie rozwijać i byśmy wielbili i doceniali zwierzęta, które nam służą, insekty i tak dalej. Kiedyś ojciec Pio mi powiedział, bo pytałem o insekty, to powiedział, gdyby ich nie było, to by człowiek nie przeżył jednego dnia nawet bez insektów, bo one ciężką pracę wykonują pod ziemią, nad ziemią, dla człowieka, dla cywilizacji, dla ochrony życia. Więc trzeba dbać o zwierzęta i z miłością do nich podchodzić, tylko i wyłącznie. No a
Jaki jest cykl, to wszyscy wiemy, wszyscy tu umieramy i zwierzęta też umierają razem z nami, więc tu jest taki system na razie. Jest to straszny system, ale właśnie do tego, żeśmy doprowadzili jako cywilizację w kosmosie, bo tu jest nieoryginalne niebo i wszyscy zjadamy się nawzajem. To jest przykre, ale prawdziwe. A mimo to musimy się wyzwalać i iść do przodu, nie patrzeć na to, co się dzieje, tylko rozbijać się łokciami w tym świecie i dążyć do Boga. Boga, który jest miłością. Rozbijać łokciami, mówię w cudzysłowie, czyli nie przejmować się za bardzo tym światem, tym wszystkim, co się dzieje, tylko dbać o swoje zbawienie, bo to jest najważniejsze. I ojciec Pio mówił, że rodzimy się tutaj nie po to, żeby się dorobić, tylko żeby się zbawić. Nie żeby się najeść, tylko żeby zdobyć chleb niebiański, czyli tam pokarm uczuć, miłości, piękna, sztuki i tak dalej. Taki jest chleb w niebie. My też tutaj czujemy sztukę, piękno, bo to nas najbardziej pociąga. Muzyka, obrazy, to co jest piękne, nas pociąga. I to jest naszym życiem. Chcenie jest naszym życiem. Zwierzęta, no co chcą? Tylko mogą chcieć zjeść coś dobrego, się rozmnażają cyklicznie i to wszystko. Tam większych pragnień nie mają, ale one służą, służą. Na to są, żeby służyć. Takie sobie obrały życie. I my tego nie zmienimy, bo one mają ten cykl swój reinkarnacji. Na to się zgodziły te zwierzątka, ich dusze, koty, psy i wszyscy inni. Więc pomódlmy się do siostry Faustyny. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Walduś nam przysłał wiersz, to może przeczytam. Od czasu do czasu przysyła takie mądre wiersze. Czasami jakieś artykuły pisze, takie refleksyjne, podsyła mi do Gazety Wyborczej. Specjalnie im to robi, oni drukują, bo wiedzą, że dobrze pisze. Więc nie takie mocne, ale refleksyjne. Gazeta Wyborcza też się musi zbawić. I Michnik też się musi zbawić, bo też jest aniołem przecież, jak wszyscy inni, cała redakcja postkomunistyczna, liberalna, tam też muszą się zbawić, bo to są przecież aniołowie. Więc czytam ten wiersz, Waldek z Gdańska. Czasem może czujesz się odtrącony, upodlony i kompletnie osamotniony, jak przetrącona wierzba na spalonym polu. Wokół siebie masz samych wrogów, ludzi. Może cierpisz udręczony nieznośnym lękiem błagającej o pomoc duszy i bólem udręczonego chorobą ciała. Może czujesz się jak zwiędły liść, który zaraz odpadnie w błoto jesieni. Pewnie czasem czujesz się już, że się nie podniesiesz, bo sprawy zaszły za daleko i nie ma już dla ciebie żadnego ratunku, a delikatna granica, której nie powinieneś przekraczać, zbliża się do ciebie nieuchronnie. I bardzo pragniesz, żeby to był twój ostatni dzień, w którym zgaśnie twoje światło. Jeśli tak się czujesz, to przypominam ci, że jest ktoś, dla kogo jesteś wielkim skarbem. Ktoś, kto nigdy cię nie opuści, nawet jak go przeklinasz w myślach i słowach. Nawet jak go odtrącasz, jak niechcianą rzecz. On i tak cię kocha miłością bezgraniczną, jak dobra i bezinteresowna matka. On zna twoją duszę i każdy twój oddech, twoje najgorsze myśli i najstraszniejsze czyny. Wie, że cierpisz tak bardzo, że nie pragniesz już niczego więcej, tylko zapaść się w nicość. W
takich właśnie momentach mówię ci, nigdy się nie poddawaj, bo twój Bóg jest zawsze blisko ciebie, bliżej niż myślisz. Musisz tylko wyciągnąć do Niego ręce i zawołać o pomoc. I dlatego się ciągle modlimy, jak mówi ojciec Pio, żeby prosić i dziękować, prosić i dziękować. Modlimy się, żeby się wydobyć z tego kosmosu, z tych wszystkich tragedii, jakie się dzieją codziennie, w każdej godzinie. To nie tylko, że dzisiaj mamy dobry dzień, a jutro jeszcze lepszy. Nie, inni mają cały czas, w innych momentach właśnie gorszy dzień, gorsze tragedie. Nam się też zdarzają cierpienia przecież. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. I królowie cierpieli, i mieli depresję, i papieże, i księża, i premierzy, i wszyscy inni, parlamentarzyści, ktokolwiek. Każdy ma problem. Głównie ze sobą, bo nie jesteśmy w stanie być cały czas zadowoleni. Nie ma. Chociażby się tak chciało, żeby na przykład, dlaczego tak jest dziwnie, no bo mamy porysowaną duszę, ale mogłoby tak być. Przecież każdy chce szczęścia, przyjemności, zadowolenia. No to nie znajduje tego, to niektórzy idą w alkoholizm, narkotyki i inne rzeczy, używki, które im jakby mają pomóc. Oczywiście to później działa w drugą stronę, ale idą po to, żeby właśnie się zadowolić, się upić albo coś tam pociągnąć i wydaje im się, że są zadowoleni, ale to przecież też mija, na chwilę to tylko jest dobre. Ale tak sobie nieraz myślę, dlaczego w duszy nie ma takiego wewnętrznego narkotyku, który by powodował, że cały czas jesteś zadowolony i cieszysz się z życia, no mimo trudności różnych i tak dalej. No a nie jest tak. Jednak nie. Ciało jest skłonne do stresu, do psychy ciała. Ciało samo dotkniesz, to cierpi, a psychę też cierpi, a psychę jest połączone z duszą. Chociaż to jest wszystko jakby w jednym organizmie, bo to jest powłoka ciała jest na duszy, no więc to wszystko działa razem, ale dusza to odczuwa tak naprawdę. Dusza odczuwa cierpienie. Więc wynikiem tego niezadowolenia są warunki i inaczej mówiąc, nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie bylibyśmy mogli być zadowoleni. Kosmos nie jest naszym domem, naszym miejscem zabawy i szczęścia. Gdzie byś nie poleciał, czy poleciała na inną planetę, czy gdzieś tam jakimś statkiem za 5 minut na przykład byłabyś tam gdzieś daleko, daleko w innej galaktyce. I tam też są cierpienia. I wcale to nie zadowoli cię. To gonienie króliczka, to, że lecisz, no mogłoby cię troszkę zadowolić, że coś będzie ciekawego. Przylecisz na miejsce, posiedzisz trochę tam, pocieszysz się i za chwilę już jest inaczej. Już zaczyna się jakiś dylemat. I wszędzie w tym nieoryginalnym domu, w tych nieoryginalnych domach i pałacach tego świata nie ma szczęścia. Dlatego nie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Bóg, Jezus i inni zapraszają nas wszystkich, ojciec Pio, abyśmy weszli do pałaców prawdziwych, gdzie cały czas jest szczęście i tylko jest wymiana szczęścia na różne kolory i frakcje doznań. I to jest właśnie niebo. Musimy dążyć do tego oryginalnego nieba, skąd żeśmy wyszli. Jak wrócimy, to wszystko będzie już dobrze. Tutaj, gdy się rodzimy na tej ziemi czy na innych ziemiach, nie będzie dobrze. I Jezus o tym mówił, że postać tego świata przemija i pokazywał do góry palcem, że tam jest prawdziwe niebo. Symbolicznie pokazywał oczywiście do góry, bo góra to nie wiadomo gdzie jest w kosmosie. Wszędzie jest góra i wszędzie jest dół. Ale mówił symbolicznie, że chodzi o niebo. Więc musimy podążać taką drogą i zrozumieć to przede wszystkim. Jak zrozumiemy ten problem, że są problemy z powodu bycia nie w tym miejscu, gdzie powinniśmy być, to wtedy uwolnimy się myślami od tego i zaczniemy wzrastać duchowo i być jakby trochę obojętnym na ten świat, na to, co się dzieje. Będziemy tylko wdzięczni i będziemy modlić się o pomoc dla innych.
bo innym właśnie trzeba pomóc. Ojciec Pio kiedyś mi powiedział, że nawet gdybyś pomógł jednej osobie zrozumieć te rzeczy, to już jest wielki sukces w niebie i wszyscy się cieszą. I dodał, że ale możesz pomóc wielu. Więc myślę, że te pisma pomogą jakichś paru osobom, żeby zrozumieć to. Już jesteśmy o kroczek do przodu. Chociaż parę osób się zbawi, to już jest dużo na tym świecie. A ci, którzy taką wiedzę już posiadają i myślą w ten sposób, to opuszczą ten świat i pójdą do nieba. Nie będą tęsknić za tym światem, za tą techniką, technologią i tak dalej, za tym zielonym ładem, czy tam czarnym ładem. Raczej to jest czarny ład korporacyjny. I wtedy ich umysł i dusza będą reagować inaczej, będą nastawione na inną falę całkiem. I po śmierci idą do nieba. I chyba o to nam tu chodzi. Dobra, to jeszcze parę myśli. Z drugiego tomu, tam stoją te tomy. No specjalnie je tam postawiłem, bo żeby było wiadomo, że one są. Bo rzadko mówi, chociaż pod filmami tam są linki też, ale dobrze jest wiedzieć. Bo po to się poświęciłem, po to to robiłem, żeby właśnie te książki wyszły, żeby mógł ktoś z nich skorzystać, z tej wiedzy Ojca Pio. Więc czytam z drugiego tomu. Wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy. Jeżeli szukamy sensu, szczęścia, Boga, to właśnie to znajdziemy. Jeśli szukamy zajęć i płodności bez Boga, to też je znajdziemy. Ale czy wtedy się uniesiemy do nieba? Reinkarnacja o czym świadczy. Za dużo mamy niedobrych nawyków i przyzwyczajeń. Ojciec Pio mówił, żeby mieć dobre nawyki, od dziecka uczyć dzieci dobrych nawyków, bo to powoduje, że organizm się przyzwyczaja do dobrych uczynków, do dobrego myślenia. Jeśli ma zły przykład od rodziców i złe nawyki, no to dziecko będzie podobne. To trzeba na to zwracać uwagę. Za dużo mamy niedobrych nawyków i przyzwyczajeń. Najbardziej liczy się intencja i postęp świadomości w kierunku niebiańskim. To daje uśmiech, nadzieję, miłość i pomoc. Jeszcze jedna myśl. Jedyną słabością, która prawdziwie niszczy duszę, jest pycha. Brak pokory. Jeśli tego by się człowiek pozbył, wszystko inne byłoby tylko lekkością bycia. Pod pozorem wolności nie należy uważać nieszczerości za szczerość, bo i tak bywa w ludzkim myśleniu. Następna myśl. Ludzie uciekają w różne sprawy. Pustki się nie znosi, więc coś trzeba robić. I ojciec Pio mi właśnie mówił, że człowiek pustki nie znosi, bo posiada już chłonny umysł. Na przykład zwierzątka czy jakiś kot, no to pół życia, więcej niż pół życia prześpi. Tam sobie medytuje po swojemu. Potem inne zwierzątka, które też siedzą na drzewach. Leniwiec to tam śpi prawie cały czas, coś tam zejdzie, zje i idzie spać. Ale służy swoim byciem, swoim przemianą, łańcuchem pokarmowym. To służy planecie, która no, żyje. Inaczej by to było jak na Marsie w tej chwili. Tam życia nie ma. Więc służą. Nie, może nawet sobie nie zdają sprawy. Przed zejściem takiego zwierzątka na ziemię wiedziały, bo dusza jest. Wiedziały, że będą służyły i na to się zgodziły. Tak samo jak i my zresztą. Wiedzieliśmy mniej więcej, co będziemy robić i obiecywaliśmy, że będziemy podbijać świat miłością, dobrocią, a robimy co? Wszystko odwrotnie najczęściej. Trzeba się uczyć. Miłości trzeba się uczyć. Boska miłość nawet w człowieku nie wyrządza zła, więc jest delikatna, łagodna, czuła, urocza i smakowita.
Miłość jest boską przygodą. I ojciec Pio mi tak powiedział. Twoje życie to wielka księga wielkich przygód. No to nie tylko moja, bo każdy ma taką samą księgę przygód. Jedni mają takie przygody, inni... Ale najważniejsze, żeby mieć przygody z Bogiem. Wszystko, co robisz, rób z Bogiem. Nawet jak ci coś nie wychodzi. Są problemy. Nawet jak grzeszysz, to rób z Bogiem, bo zawsze to wyjdzie mniejsze zło, mówił ojciec Pio. Natomiast najgorzej jest, jak się coś robi, tworzy technologię, politykę czy inne rzeczy bez Boga, no to wychodzą z tego tragedie, wojny, pycha ogromna, konflikty. Z Bogiem nie, ponieważ Bóg jest miłością i błogosławi tylko dobru. Nie błogosławi żadnej wojnie, żadnej tragedii. No ale z drugiej strony, jak już mówię i podkreślam, dał wszystkim wolność. Nawet wolność do pychy, co niszczy duszę. Ale i jeszcze dodał, że to też ważna informacja i ważna wiedza. Niby się o tym wie, ale warto przypominać, że każdy ma sumienie, ojciec Pio mówił, i każdy wie, czy robi dobrze, czy robi źle. Chociażby próbował zabić w sobie to odczucie, tą delikatność. Duszy w sobie nie zabijesz. Ona zawsze będzie wrażliwa. Może się on tam tymi nawykami nałożyć złymi i będzie mniej odczuwała, ale mimo to będzie odczuwała. I każdy wie, czy robi dobrze, czy robi źle. Jeśli widzimy owoce złe, a ktoś mówi, że on robi dobrze, to jest nieprawda. Bo my widzimy, że są złe owoce i on też wie, że są złe owoce, ale będzie mówił, że robi dobrze. Tak samego siebie oszukuje. Oszukuje swoje sumienie. Tak na ogół są ci, którzy wywołują konflikty, wojny, jak Putin i inni. To są zdrajcy z własnej duszy, zdrajcy Boga, bo Bóg nie błogosławi wojną, a jemu się marzy wojna i podbicie całej Europy i tak dalej. To źle robi, kompletnie źle. Zamiast Europę tworzyć, otwierać się, czuć, żeby była miłość, tworzyć dobrą edukację, otwartość na ludzi, na piękno, na wiedzę właśnie taką, jaką mniej więcej ja też mówię, to by było dobrze. No ale nie chcą. Wolą, władza im się podoba i pycha osobista i tłumienie własnego sumienia im. To im radość sprawia. Bo zauważcie, że nawet jak ktoś komuś chce przywalić, to się cieszy z tego. Czyli dusza szuka pociechy, nawet w złu. To jest niesamowite, przerażające jednocześnie. Dobrze, to na koniec jeszcze wiersz przeczytam. Zdrada. Taki tytuł wiersza, który kiedyś napisałem. Zawstydziły się chmury, przygasło słońce, wylały się morza, nabrzmiały żyły smutku, połamały się skały, zastygły atomy. Roztopiły się szyby, napęczniały uczucia niepokoju, wysunęły się ciężkie myśli, wytrysło źródło zwątpień, pękło słowo, ktoś zdradził. Cóż za widok? Jedno słowo zdrady i całe serce poszło za nim. Można było inaczej spożyć święty chleb, a teraz został tylko wyschnięty kamień. Czy dostrzegasz błąd, swój błąd? Ten wymieszany popiół nie był przeznaczony dla ciebie. Tu w kampanii obiecywał cuda wianki, on zresztą zawsze kłamie i kłamie, całe PO to kłamie, to są sami kłamcy na ogół. Nie wszyscy, ale prawie. No obiecywał cuda i co? Nic nie dotrzymuje słowa. Wszystko rujnuje Polskę od A do Z. Mówiłem, że to kamień na kamieniu nie zostanie, bo on się wpisuje w hegemonię Niemiec, czyli Brukseli, Unii Europejskiej. A Scholz, pamiętacie, rok temu jak powiedział, że Niemcy chcą rządzić w Europie, a nawet całym światem. To o czym my tu mówimy. I Tusk się do tego właśnie... Jest mu potrzebny Scholzowi, Niemcom, żeby właśnie poddać się Niemcom i zniszczyć rolnictwo polskie, górnictwo, wszystko zniszczyć,
żebyśmy byli tylko wyrobnikami dla Niemiec. To trzeba wiedzieć. No ale o tym już mówią w telewizji, a oczywiście nie tej ukradzionej. W TVP Info ukrady, to tam nic nie powiedzą. Natomiast macie teraz PL, Media Narodowe, świetna telewizja, potem jest w Polsce.pl, no i oczywiście na pierwszym miejscu Republika. Trzeba tam zaglądać. Tamte telewizje to tylko można sobie film oglądać albo coś. W Polityką tam w ogóle to nawet nie zwracajcie uwagi, bo tam sami kłamcy są i manipulatorzy. To trzymajcie się systemu miłości i pa, pa.